Proszę Państwa, jesteśmy na terenie Żurawicy Rozrządowej koło Przemyśla w miejscu wielkiej rozpoczętej inwestycji transportowej, infrastrukturalnej, która została podjęta jeszcze rok temu, a której celem jest wzmocnienie i rozwój współpracy właśnie transportowej, infrastrukturalnej między Morzem Bałtyckim i Morzem Czarnym. Ośrodek tutaj przemyski, Przemyśl Żurawica Medyka nabierają wielkiego znaczenia i stąd potrzebna jest tutaj wielkie są inwestycje i drogowe, i kolejowe, i dla PKP Cargo. Samorząd Województwa Podkarpackiego współpracując z gminami Orły, z gminą Żurawica przygotował koncepcję drogi, która tą strefę będzie oczywiście uaktywniała, będzie umożliwiała sprawny dojazd transportu kołowego, drogowego, ciężarowego. Wszyscy wiemy, że otrzymaliśmy kwotę prawie 100 milionów złotych na tą inwestycję. W tej chwili przygotowany jest plan funkcjonalno-użytkowy i ta inwestycja będzie rozpoczynała się w Duńkowiczkach na drodze krajowej 77, a włączała się będzie do nowo planowanej, przygotowywanej obwodnicy Przemyśla. Myślę, że wszyscy wiemy, że ta inwestycja będzie bardzo skomplikowana, przebiega przez teren uprzemysłowiony z infrastrukturą kolejową, z sieciami energetycznymi, a więc będą ronda, będą wiadukty, dwa pod torami. I wreszcie będzie włączenie też węzłem z rondem do obwodnicy Przemyśla. Kwota 100 milionów złotych zostanie powiększona o wkład samorządu województwa podkarpackiego, a więc ta strefa będzie otwarta, będzie udostępniona. Jednocześnie też ta obwodnica spowoduje lepszy dostęp do terenów inwestycyjnych w Orłach, a tam właśnie samorząd gminy Orły uzyskał też z takiego samego źródła finansowania, jakim jest program inwestycji strategicznych, który ustanowił poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości, uzyskał 40 milionów złotych. Tak więc te wszystkie inwestycje, te wszystkie działania i gminne, i oczywiście województwa podkarpackiego, i także działania rządowe spotykają się w jednym miejscu. To miejsce ma duży potencjał, ma naprawdę wielką rolę do odegrania Podkarpaciu w naszym kraju i w całej Europie. Stąd trzeba zabiegać o jego wsparcie finansowe właśnie w Brukseli. To są środki, które zdobył samorząd województwa podkarpackiego. Dobre decyzje zarządu województwa, marszałka, sejmiku, żeby złożyć dobre wnioski, pozyskać je, ale też wielka rola pana marszałka jako posła, który wnioskował też i optował za tym, żeby te środki tutaj trafiły. Wielkie środki. Mówimy, proszę państwa, o 150 milionach złotych. Też ważna rzecz. Dzisiaj jest takie rozstrzygnięcie przebiegu obwodnicy. Też, proszę państwa, zależy nam na tym, żeby ta ważna zachodnia i też częściowo wschodnia obwodnica miasta Przemyśla powstała. To też środki zabezpieczone podczas pobytu premiera Mateusza Morawieckiego w Przemyślu, ogłoszona wraz z panem marszałkiem Markiem Kuchcińskim. Dzisiaj jest to rozstrzygnięcie, ale dla nas jest bardzo istotne, żeby te pieniądze były w dalszym ciągu podtrzymane i żeby ta inwestycja również ruszyła. Razem, proszę państwa, ta nasza inwestycja wojewódzka, w tym miejscu, w którym jesteśmy, plus ta inwestycja centralna obwodnicy stworzy układ komunikacyjny dla bardzo ważnej strefy ekonomicznej z perspektywami, jak mówili panowie marszałkowie. Bardzo się cieszymy, że panowie marszałkowie życzliwie podeszli do tej inwestycji, bo jest to inwestycja, która była przygotowywana przez kilka lat co najmniej. To nie jest zadanie, które znalazło się znikąd, ale poprzedzone było wieloma zabiegami i na arenie zarówno tutaj województwa, na arenie samorządowej, jak i na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Samorząd województwa przygotowuje PFU i tak samo gmina Orły jest w trakcie przygotowania dokumentów w postaci programu funkcjonalno-użytkowego. Przygotowujemy się do przetargu i również będzie to wspólnie jakby kontynuowane, że powstanie strefa ekonomiczna i na terenie gminy Żurawica, i na terenie gminy Orły.